Witam, nazywam się Daniel Murzyjewski i chciałbym zaprezentować dziś Państwu dodatkową funkcjonalność w programie SAP Business One stworzoną na potrzeby jednego z naszych klientów. Klient zgłosił zapotrzebowanie na funkcjonalność skracającą czas potrzebny na znalezienie zamiennika kartonu w procesie przepakowania produktu. Wstępnie analiza problemu wykazała kilka zależności. Po pierwsze, w danym rodzaju kartonu pakowana ma być tylko produkt jednego typu. Po drugie, pakowanie odbywa się od razu w fazie procesu przepakowania obsługiwanego przy pomocy modułu produkcji SAP Business One. Po trzecie, produkt pakowany ma być w kartonie w warstwach z określoną orientacją. Specyfika produktu uniemożliwia jego przewożenie poziomo. Tylko niektóry asortyment możliwy jest do pakowania w innej orientacji. Funkcjonalność ma być dostępna dla mistrza produkcji, nie ma stanowić stricte instrukcji pakowania, a jedynie pomóc przy wybraniu zamiennika kartonu i ewentualnie zasugerowanie optymalnego rozłożenia powierzchni kartonu. Przejdźmy więc do prezentacji. Funkcjonalność do prawidłowej pracy wymaga skonfigurowania kilku kartotek indeksów. Wymagane jest definiowanie indeksów kartonów zbiorczych oraz kartonów dla produktu. Funkcja zwraca wynik w oparciu o wyspecjalizowany algorytm podziału powierzchni kartonu produktu w kartonie zbiorczym. Algorytm dopasowania został stworzony specjalnie na potrzeby specyficznych wymagań klienta. Dla potrzeb prezentacji add-on został skonfigurowany w taki sposób, aby indeksy rozpoczynające się od literka Z pełniły rolę kartonu zbiorczego. Istotne jest, aby określić wymiary kartonu w polach dane zaopatrzenia, długość, szerokość, wysokość. Wymiary podane są z jednolitą jednostką miary, w naszym przypadku w milimetrach. Indeksy z przedrostkiem OP będą interpretowane przez add-on jako indeksy opakowania jednostkowego. Tak jak w przypadku kartonów zbiorczych, istotne jest podanie w zakładce dane zaopatrzenia wymiarów opakowania. Dodatkowo w algorytmie wykorzystane zostało pole orientacja pakowania. Większość produktów ze względu na specyfikę pakowana jest pionowo. Parametr umożliwia zmianę orientacji pakowania dla niektórych produktów. Na potrzeby prezentacji zostało utworzone drzewo produktu składające się z następujących komponentów. Drzewo prezentuje wyrób zabawki pakowany w kartonie jednostkowym OP. Na podstawie drzewa produktu zostanie utworzony dokument zlecenia produkcyjnego na index.pl. Zlecenie produkcyjne domyślnie przypisane ma jako komponent karton zbiorczy KZ. Domyślnie 4 sztuki kartonu zbiorczego KZ0002 wystarczają na zapakowanie 100 sztuk wyrobu PL0004. Okazuje się jednak, że karton nie ma na magazynie. Wymagane jest określenie innego zamiennika. Wyspecjalizowany add-on napisany specjalnie dla klienta dodaje na dokumencie zlecenia produkcyjnego kilka dodatkowych funkcjonalności. W omawianym przykładzie interesujące są funkcje dostępne z poziomu przycisków zamiennik oraz sugeru. Po uruchomieniu funkcji zamiennik pokazuje się okno z listą dostępnych indeksów typu karton zbiorczy. W poszczególnych kolumnach raportu widoczne są kolumny prezentujące takie dane jak kod indeksu, nazwa indeksu, ilość poziomów, jakie możliwe są do zapakowania w kartonie, ilość opakowań jednostkowych, która pomieści się w poziomie, pojemność całkowita kartonu. Dodatkowo dostępna jest kolumna, która sugeruje ilość opakowań jednostkowych, która w sposobie kombinowany może zostać upchnięta w kartonie. Po wciśnięciu przycisku podgląd pokaże się okno z wizualizacją działania algorytmu. Algorytm optymalizuje sposób rozłożenia kartonów jednostkowych w kartonie zbiorczym w celu zminimalizowania pozostałej niewykorzystanej powierzchni. Po wybraniu zamiennika w polu dodatkowym podstawia się ilość opakowań jednostkowych, jaka pomieści się w wybranym kartonie zbiorczym. W ilości planowanej podstawia się ilość kartonów zbiorczych wymaganych na pokrycie ilości planowanej wyrobu gotowego. To wszystko. Dziękuję za uwagę.